A dokąd jutro lecisz? A jutro nie lecę. Myślałem, że jutro dokąd lecisz. Nie, bo Kongo, nie, bo mi spadło Kongo właśnie, wiesz, spadło nam Kongo, bardzo jestem z tego powodu niezadowolona, że spadło, ale tak, musieliśmy zmienić plany ze względów jakichś tam bezpieczeństwa, więc nie lecimy do Kongo, dowiedziałam się o tym, jak byłam na Sokotrze. Jasne. Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Rzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościnią Zielonego Podcastu jest Hanna Jewsiewicka, reżyserka programu Martyny Wojciechowskiej Kobieta na krańcu świata, podróżniczka i na Instagramie znana pod nickname'em Hanka Chuliganka. Witaj. Dzień dobry, cześć. Dokąd najdalej dotarłyście razem z Martyną? O kurczę, to zawsze jest pojęcie względne, ale taki mój chyba najdalszy kraniec świata, który też bardzo zapadł mi w sercu, to był Jamał. To jest Rosja. Przepiękne miejsce, bardzo takie dziewicze bym powiedziała, dlatego że tam żyją jeńcy, którzy hodują renifery. Hodują swoje renifery i państwowe renifery. Przepiękne miejsce, przepiękna podróż, niesamowite doświadczenie. To był chyba taki jeden z najdalszych krańców, chociaż jak mówimy Rosja, no to nam się wydaje, że to jest całkiem blisko, prawda? Ale dla mnie to rzeczywiście była taka podróż bardzo, bardzo daleka. Czy byłam gdzieś dalej? No byłam, ale to nie z Martyną, byłam na Papui też, Papui Zachodniej, gdzie robiłam niezależny dokument Jungle Business. To było też niesamowite doświadczenie, 6 samolotów z Polski, z czego ostatni czarterowaliśmy, taki malutki i jeszcze później 2 dni marszu przez dżunglę. Tak się umówiłem z tobą na rozmowę, bo razem z moją wydawczynią Katarzyną pomyśleliśmy sobie, kurczę, jak ty tyle jeździsz i tyle tych historii widzisz na własne oczy, to ty jesteś jedną z tak naprawdę niewielu osób, która może zobaczyć zmiany klimatu na własnej skórze w pewnym sensie, a przynajmniej jeżeli nie na własnej skórze, to posłuchać tej historii tak wprost od ludzi, których to dotyczy. Bo my bardzo często, jak mówimy o zmianach klimatu, to sobie wyobrażamy, że nie wiem, gdzieś tam kawałek lodowca spada do oceanu albo w ogóle wydaje nam się to takie super odległe. A są kraje, są miejsca na świecie, myślę tutaj szczególnie o południu, gdzie to się już naprawdę dzieje i to jest odczuwalne. Wiadomo, że w Polsce to też jest odczuwalne, no bo mamy luty, w którym jest 16 stopni i wszyscy mówią, no tak, mamy tylko 2 pory roku w Polsce, mamy tylko lato i zimę. Cieszymy się prawda? Cieszymy się, że jest ciepło. Ja wczoraj się cieszyłam niestety albo stety. Dokładnie tak jest, ale są już miejsca na świecie, jest ich mnóstwo, gdzie to jest po prostu koszmar. To prawda, natomiast wiesz, wydaje mi się, tak szczerze mówiąc, że najbardziej można to zauważyć będąc gdzieś dłużej, bo wtedy właśnie widzisz te zmieniające się pory roku, widzisz więcej, masz więcej czasu na porozmawianie z ludźmi, natomiast na pewno to, czym mogę się podzielić, czego doświadczyłam, bo są takie miejsca, do których wracam i widzę, jak te miejsca się zmieniają na przestrzeni lat. Na przykład takim miejscem jest wyspa Bali, na której pierwszy raz wylądowałam 14 lat temu. No to było zupełnie inne miejsce, zupełnie inne Bali i zupełnie inne jest teraz. Zawsze powtarzałam, że najpiękniejszy kolor zielony zobaczyłam właśnie na Bali, kolor pól ryżowych, które dzisiaj, szczerze mówiąc, w dużej mierze już znikają, dlatego że bardzo rozwinęła się tam deweloperka i bardzo dużo ludzi chce tam mieszkać z naszego świata i bardzo dużo ludzi inwestuje tam w nieruchomości. Bardzo dużo lokalnych ludzi chce sprzedawać ziemię, bo dużo więcej pieniędzy mają ze sprzedaży ziemi niż ze sprzedaży ryżu, co jest smutne i ci ludzie też nie widzą tych konsekwencji, oni jeszcze nie widzą, nie rozumieją, jakie to będzie miało konsekwencje w dalszej perspektywie czasu. Takim miejscem, gdzie nie zauważyłam, ale rozmawiałam z lokalnymi ludźmi, jest Grenlandia. I to jest rzeczywiście takie miejsce, ja sobie nawet przygotowałam taką ściągę, gdzie Arktyka w ogóle ociepla się 4 razy szybciej niż reszta świata. I to jest, no to są takie dane, które zawsze jak mówię głośno, to no przerażają, prawda, że to jest coś takiego, czego na co dzień nie widzimy, nie rejestrujemy, ale jak słyszymy, to sobie myślimy, że kurczę, to co to dla nas oznacza, prawda? I rzeczywiście w tej Grenlandii jest to odczuwalne i ci ludzie zauważają te zmiany i opowiadają, że kiedyś, tam ileś lat temu, to tutaj po prostu ten lód utrzymywał się dużo dłużej, teraz wygląda to zupełnie inaczej, to wpływa na ich życie w znaczącym stopniu. I też wyczytałam taką ciekawostkę, ale smutną ciekawostkę, że właśnie totalnie brak u nas jest przemyśleń, jeżeli chodzi o tego typu kwestie, przy informacji, że Arktyka topnieje 4 razy szybciej, że powstał w Dubaju taki startup, który wymyślił sobie, że będzie sprowadzał lód z Grenlandii do drinków w najdroższych hotelach w Dubaju. No i sobie myślisz, kurczę, no jakby dokąd ten świat zmierza, prawda? Że nagle po prostu dla kogoś wartością dodaną będzie to, że będzie miał lód w drinku z Grenlandii. Tak, także rzeczywiście takie informacje w połączeniu z tym, czego doświadczam jeżdżąc do tych miejsc, które czy to odwiedzam z kamerą, czy też prywatnie, bo ja też oprócz tego, że rzeczywiście no, jeżdżę z Martyną od 8 lat i robimy razem program, to też sporo jeżdżę prywatnie, bo to jest no, podróżowanie. Ja wiem, że wszyscy mówią, że podróżowanie to jest pasja i tak dalej, ale ja naprawdę trochę nie umiem sobie poradzić, jak nie mam już zaplanowanej kolejnej podróży do kolejnego miejsca. Przed chwilą też wróciłam z takiej wyspy Sokotra. Wydaje mi się, że jest to już coraz bardziej takie miejsce, które ludzie kojarzą, bo dużo jest publikacji o tym miejscu, zwłaszcza na Instagramie pojawia się bardzo dużo pięknych zdjęć z tego miejsca. Natomiast wciąż jest to dość trudno dostępne miejsce, chociażby ze względu na to, że samolot lata tam 2 razy w tygodniu z Abu Dhabi. Ta Sokotra to jest wyspa należąca do Jemenu. I jeszcze właśnie sam fakt, że no w Jemenie toczy się wojna, no to troszeczkę jeszcze tak no zniechęca wiele osób do wybrania się w to miejsce, ale to znowu jest takie miejsce, które zachwyca i mam taką świadomość, nawet na swoim Instagramie zrobiłam taki post, że są takie miejsca na świecie, którymi nie chciałabym się podzielić i które bym chciała tak zachować dla siebie i nie chciałabym opowiadać o nim i nawet nie robię wcale dużo zdjęć już w czasie podróży, tylko mam coś takiego, że chcę absolutnie zachować te miejsca w pamięci i rzeczywiście zapamiętać takie, jakie one są, bo na tej wyspie można doświadczyć oglądania takich drzew, które przetrwały naprawdę bardzo dużo, nie chcę tutaj mówić, ale tysiące lat. To są drzewa smocze i widać, że te drzewa już dzisiaj po prostu one giną. One giną z różnych powodów, dlatego że właśnie z powodów zmian klimatycznych, bo te drzewa mają taką naturalną umiejętność wychwytywania najmniejszej wilgoci, żeby przetrwać, natomiast w związku z suszami no nie mają czego wychwytywać, prawda? A jeszcze oprócz tego zwierzęta, kozy, które też walczą o przetrwanie i wydubują każdy najmniejszy tam pojawiający się listek, więc nawet jeżeli te drzewa próbują się jakby odradzać, no to nie mają też często szansy. I widziałam bardzo dużo tych smoczych drzew, które przetrwały tysiące lat. Niestety jest coraz więcej na trasie drzew, które są obumarłe. I to też jest taki smutny widok, bo no mówię, jest takie hasło, wszyscy je znamy, Instagram kontra rzeczywistość, prawda? No. Dobrze, to poruszyłaś bardzo dużo wątków, pewnie wiele z nich chętnie bym pociągnął dalej, między innymi to Bali. No z tą wodą w Dubaju, super ciekawe. Dla mnie w ogóle idea wożenia wody przez cały świat, dlatego że ta woda pochodzi z jakiegoś konkretnego źródła, no to już jest dla mnie kuriozalna. Są przecież marki wody, które z tego żyją, że są znane na całym świecie i te butelki się wozi. No dla mnie największym zaskoczeniem było kiedyś na Greenpointie w Nowym Jorku, na Brooklynie, zobaczyłem polską butelkowaną wodę w sklepie, w polskim sklepie, w polskim supermarkecie i złapałem się wtedy za głowę, myśląc, po co ktokolwiek woziłby wodę z Polski. No ale takie historie też się zdarzają. Ale chciałem cię podpytać trochę jeszcze o wasz program. Wiem, że wy nie szukacie tematów klimatycznych, jeżdżąc z Martyną, ale jak często one się pojawiają i czy na tej przestrzeni ostatnich 8 lat, kiedy razem współpracujecie, one się pojawiają po prostu częściej? To nie jest tak, że nie szukamy takich tematów. My po prostu szukamy przede wszystkim interesujących bohaterek. I w trakcie tego czasu, kiedy no bo program Martyna zrobiła 15 sezonów, ja pracowałam przy 8 i teraz robimy 15 sezon, no to my cały czas bierzemy pod uwagę to, że fajnie by było znaleźć jakąś aktywistkę, która wiesz, działa na rzecz ekologii i przewijają się takie pomysły i takie bohaterki. Pamiętam, mieliśmy taką bohaterkę Elle Addison, która mieszka w RPA i to jest no już teraz trochę, już nie mogę powiedzieć, czy to jest dziewczynka, bo to już jest dorosła kobieta, ale jak my byliśmy u niej, to mogę powiedzieć, że to była nastolatka, która rzeczywiście gdzieś tam od małego nurkowała z rekinami, ponieważ jej rodzice tym się zajmowali i zwracali uwagę właśnie w aspekcie ekologicznym na to, co się dzieje z tymi rekinami, że są organizowane polowania na nie, że są ucinane płetwy, ponieważ ludzie wierzą, że jest to afrodyzjak. Reszta rekina jest wtedy w takim wypadku wyrzucana, więc tak naprawdę no jest to zabójstwo w celu, wiesz, pozyskania kawałka zwierzęcia, no co jest totalnie niemoralne i po prostu przerażające. Więc mieliśmy taki odcinek o niesamowitej dziewczynie, która nie tylko jakby ona nie tylko nurkowała dla fanu, ona robiła to po to, żeby uświadamiać innych. Ona też miała prelekcje w swojej szkole, takim głosem młodego człowieka mówiła do młodych ludzi, żeby ich uświadamiać i na co zwracać uwagę i żeby rzeczywiście takiego mięsa też, jeżeli się gdzieś natrafi, to nie kupować i nie jeść. Tak, no więc to na pewno była jedna z bohaterek i ten odcinek ja robiłam, dlatego go też pamiętam. Czy my mieliśmy jeszcze inne bohaterki? Wiesz, te tematy, nawet jeżeli to nie jest działaczka ekologiczna, to mi się wydaje, że my często gdzieś tam ten wątek ekologiczny się przewija. Pamiętam, że koleżanka Kasia z Martyną robiły taki odcinek o Badżao, o morskich cyganach. Tam też się wątki ekologiczne przewijały w tym odcinku. Rzeczywiście teraz coraz częściej też no, na świecie, wiesz, dzieje się tyle złych rzeczy, mamy po prostu wojny, konflikty i tak dalej, więc staramy się też podzielić naszą uwagę na wiele innych rzeczy, ale też staramy się znajdować bohaterki, które napawają, szczerze mówiąc, optymizmem i dają taką pozytywną też energię. Bo jak sobie myślę o aktywizmie, czy to klimatycznym, czy środowiskowym, to jednak pierwsze do głowy przychodzą mi zawsze kobiety. O, to ciekawe. No i jak spojrzysz na Gretę Thunberg, która się stała swego rodzaju symbolem walki o klimat młodego pokolenia, ale też w Polsce na inicjatywy, które powstają, to są dziewczyny, no. To są dziewczyny, to są kobiety. No słuchaj, nie pewnie chcę to tutaj... kwestia wrażliwości z jednej strony. No na pewno, ale też wydaje mi się, że kobiety są bardzo sprawcze i no dzisiaj mamy taki świat trochę no, zdominowany też przez siłę kobiet i przez walkę kobiet, bo wiadomo, my przez lata jako kobiety musiałyśmy gdzieś tam walczyć o te swoje prawa. I teraz jak w tym, mówię, naszym świecie europejskim głównie, bo nie wszędzie na świecie jest tak pięknie, wiadomo, to rzeczywiście kobiety biorą sprawy w swoje ręce bardzo często i powiem Ci szczerze, że my właśnie w programie co roku, my nie mamy problemu ze znalezieniem bohaterki. Często się nas pytają, skąd wybierzecie te bohaterki? My mamy problem z wyborem spośród tych wspaniałych kobiet najlepszej bohaterki, bo naprawdę kobiet, które właśnie biorą sprawy w swoje ręce, czy to właśnie w dziedzinie ekologii, czy też w dziedzinie aktywizmu na rzecz uchodźców, migrantów, czy właśnie praw kobiet chociażby też, bo bardzo wiele jest takich przypadków, czy takich kobiet inspirujących, które robią niesamowite rzeczy, to naprawdę tych kobiet jest bardzo dużo. My nie fokusujemy się na znalezieniu mężczyzn, ale siłą rzeczy, wiesz, no, robiąc research, to napotykamy się też na historię mężczyzn i czasami żałujemy, że nie robimy programu o mężczyznach, bo czasami są też niesamowite historie i tutaj też nie ma co... jakby wiesz, umniejszać, że tylko kobiety robią niesamowite rzeczy, bo ja zawsze powtarzam, że nie ma fajnego świata bez fajnych kobiet i bez fajnych mężczyzn. I jeżeli nie będzie zachowana jakaś tam równowaga, to fajnie nie będzie. I przychodzi mi taki przykład do głowy, taka dziewczyna z plemienia Dekaj, nie pamiętam teraz niestety jak ona się nazywa, ale zapamiętałam jej historię, że to jest dziewczyna młoda z plemienia, które mieszka w Indonezji, która właśnie postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i wiesz, w związku z tym, że miała możliwość edukacji i jakby podnoszenia samoświadomości, to zaczęła mówić o problemach, które dotykają właśnie i jej plemię i miejsce, w którym to plemię żyje i zaczęła wyjeżdżać, mówić o tym głośno na świecie, zapraszano ją na konferencje i rzeczywiście takie osoby są zawsze super ambasadorami właśnie takich małych społeczności, które no nie zawsze, wiesz, mają przebicie, ale właśnie taka młoda osoba, która jedzie, głośno mówi o problemach, które pojawiają się w ich małych społecznościach. Wydaje mi się, że to jest dzisiaj fajny właśnie taki motyw na zwrócenie uwagi, bo to wiesz, dobrze się to sprzedaje w mediach, że o, jakaś dziewczyna z jakiegoś plemienia, wiesz, nastolatka, tutaj po prostu no, politykuje, prawda, w miejscach, gdzie rzeczywiście politycy mogą podejmować jakieś ważne decyzje, a ona ich do tego być może skłoni, być może chociażby pomyślą o tym, albo nawet, wiesz, dowiedzą się, że istnieje takie miejsce, jak wioska, w której właśnie ona żyje i jej plemię. To skoro jesteśmy już przy Indonezji, drugi raz w trakcie tej rozmowy, swoją drogą jak wspomniałaś o Sokotrze, to przypomniało mi się, że w Warszawie jest restauracja Sokotra, przynajmniej była kiedyś, więc może stąd warszawiacy przynajmniej mogą... Tak, właśnie z kuchnią jemeńską. No ale skoro jesteśmy przy tej Indonezji, wspomniałeś też o Bali, wspomniałeś o tym, że ty lubisz podróżować, to jakbyś miała komuś podpowiedzieć, jak to robić w sposób, który nie niszczy miejsca, do którego lecisz. Bo z jednej strony mamy ogromne resorty, które wykupują połacie terenu, bardzo często też prywatyzują plaże, no coś, co nie powinno się tak naprawdę wydarzać, no ale lokalne rządy się na to godzą, bo chodzi o duże pieniądze, więc domyślam się, że lecąc gdzieś daleko, nie powinniśmy się zatrzymywać w tych dużych sieciach, ale z drugiej strony problem takiej dzikiej, drobnej deweloperki, który można obserwować teraz i na Bali, i w Tajlandii, to skala tego jest gigantyczna i ja też jestem teraz w Azji i ja to widzę na przestrzeni ostatnich kilku lat w ogromnej skali. To, co stało się po wybuchu pełnoskalowej, po pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę, ilu Rosjan uciekło wtedy do Azji, no nie żeby się schronić, tylko po prostu, żeby mieć wygodne i bezpieczne życie, to jest niesamowite. Tak, swoją drogą wejdę ci w słowo, bo właśnie powiedziałeś o tych, wiesz, na brzeżach. To ostatnio usłyszałam wiadomość, która mnie zmroziła, że jeden z oligarchów rosyjskich wykupił kawałek plaży w dzierżawę na ileś tam lat w Barcelonie. Więc w ogóle wiesz, no to są takie sytuacje właśnie a propos tego, co powiedziałeś, które przerażają, no totalnie przerażają. Tak. I zastanawiam się, jakie masz takie tipy dla osób, które się nad tym zastanawiają, a z drugiej strony jak duże poczucie wyrzuty sumienia powinni mieć ci, którzy podróżują versus to, co naprawdę złego się dzieje, bo jak ja czytałem artykuły o tym, że Rosjanie na przykład na Bali zakładali swoje nielegalne biznesy obsługujące tylko i wyłącznie Rosjan na Bali i zresztą w innych miejscach w Azji też, za co dalej zakładają, oni nie zakładają. Oni zakładają i płacą, słuchaj, po prostu łapówki, żeby nie robić tego legalnie i w taki sposób obchodzą prawo. No właśnie, gdzie jesteś w tym ty, jako w miarę świadoma turystka, podróżniczka, a gdzie są prawdziwe problemy? Bo często wszystko wrzuca się do jednego wora, że tak powiem, kolokwialnie, ale to jednak nieprawda. Są ci, którzy robią naprawdę straszne rzeczy. Słuchaj, ja zawsze przede wszystkim, nie chcę powiedzieć nigdy, ale no nie jeżdżę do resortów dużych. Zwykle staram się wynajmować miejsce, w którym się zatrzymuję, od osoby stamtąd. Przede wszystkim daję zarobić, lokalnym. To jest najważniejsze, żeby wspierać, wiesz, tą lokalność i tych ludzi, którzy w tych miejscach próbują przetrwać po prostu, tak? Wiesz, możemy oczywiście mówić o tym, że można mieć swój kubek, swój termosik i tak dalej, ale wiesz, prawda jest taka, że jak jedziesz na drugi koniec świata, a jeszcze zabierasz ze sobą dzieci, no to umówmy się, nie zaryzykujesz czasami wypicia wody, która nie jest butelkowana i zakręcona, prawda? Oczywiście, Więc kupujesz ten plastik, nie oszukujmy się, bo tutaj nie ma co, wiesz, możemy to zrobić tak, że jak już masz kupić coś do picia, no to kup dużą butelkę wody, wiesz, a nie tam ileś tam tych małych butelek i przelewaj sobie. O ile nie jesteś w podróży i nie zmieniasz miejsca codziennie, no bo wtedy ciężko by ci było z dodatkowym bagażem podróżować, prawda? Ale najważniejsze uważam, że to jest stawianie na lokalnych ludzi, że jeżeli bierzesz, wiesz, kierowcę, to nie od agencji założonej przez Rosjanina, czy tam innego, już tak się uparliśmy na tych Rosjan, no ale wiadomo, nie lubimy ich. Tak, ja mówię otwarcie, jakoś nie wiadomo dlaczego, ale to nie o polityce teraz. Tak, więc na pewno lokalny kierowca, na pewno, wiesz, miejsce do mieszkania u lokalnego człowieka, dlatego że, kurczę, to jest nawet najfajniejsze, bo masz dwa w jednym, mieszkasz w pięknym miejscu, ale też możesz przeżyć taką piękną przygodę doświadczenia właśnie jeszcze tej prawdy, że jeżeli ktoś oferuje ci miejsce w swoim domu i ty możesz za to zapłacić, no to wiadomo, że na śniadanie zjesz nie europejski omlet, ale może zjesz taki omlet, który właśnie oni jedzą i przyrządzają sobie na śniadanie. I to jest chyba najbardziej fantastyczne w tym wszystkim, że jeżeli idziesz na zakupy, no to fajnie jest kupić te owoce, nawet jak są trochę droższe, od tej pani, która je sprzedaje przy plaży i która zerwała je być może w swoim ogródku, niż pójść, wiesz, do marketu, którego właścicielem są po prostu ludzie, którzy przybyli skądś i być może mieli pieniądze, żeby taki market założyć, prawda, czy otworzyć. Także to są zawsze dla mnie najważniejsze rzeczy, ale też takie, wiesz, wynikające już nawet pomijając to, że to to chodzi o takie etyczne, to są takie zasady etycznego dla mnie podróżowania, ale też robię to trochę, szczerze mówiąc, z takiego egoizmu, bo ja też lubię, wiesz, doświadczyć czegoś, co jest prawdziwe w tym już bardzo często nieprawdziwym świecie. Więc to jest chyba dla mnie taka podstawowa zasada. Na przykład na Grenlandii, widzisz, tak skaczemy trochę, ale to są rzeczywiście podróże, które odbyłam w ciągu ostatniego roku i ta Sokotra, i ta Grenlandia, i na Bali byłam na przełomie roku, teraz przez prawie 3 tygodnie na Bali i na Gili. I dlatego te podróże cały czas we mnie jakby, wiesz, pracują. Rezonują. Tak. I ja, wiesz, cały czas zastanawiam się, co ja przeżyłam, czego doświadczyłam, z kim rozmawiałam, jakby wyciągam wnioski i sobie gdzieś tam to w głowie wszystko układam. Na Grenlandii dokładnie była taka sama sytuacja. Bardzo chcieliśmy z moim Marcinem popłynąć w taki rejs pomiędzy polami lodowymi. No i jest duża firma z dużym statkiem, która organizuje takie rejsy, takie wycieczki. Oczywiście poszliśmy, sprawdziliśmy, jakie są ceny i tak dalej. Mieli na ogromne szyldy, więc ciężko było, wiesz, nie zauważyć. My to robiliśmy na własną rękę, więc po prostu wylądowaliśmy, chodziliśmy sobie i sprawdzaliśmy, co możemy tam zrobić i czego doświadczyć. I słuchaj, poszliśmy do takiej małej kawiarenki, usiedliśmy na kawie i zaczęliśmy rozmawiać z dziewczyną, która ją prowadzi. I ona mówi, słuchajcie, bo ja w ogóle mieszkałam w Kopenhadze, ale wróciłam do mojego miejsca. Młoda dziewczyna, no nie wiem, 30 tam parę lat miała. No i ona mówi, słuchajcie, co chcecie tu zobaczyć? No my opowiadamy jej, co chcemy i tak dalej. Ona mówi, słuchajcie, to na pewno nie korzystajcie z tych dużych duńskich firm, z których właśnie, wiesz, przed chwilą wyszliśmy, nie? Nie kupiliśmy biletu, bo chcieliśmy się zastanowić, ale byliśmy o tyle, żeby kupić ten bilet, słuchaj. I ona mówi, jest tutaj taki Karl, lokalny przewodnik, ma tutaj taką malutką agencję, pójdziecie tam. Słuchaj, agencja mieściła się w sklepie z włóczkami do robienia, wiesz, na drutach. Więc rzeczywiście czasami nie jest łatwo tak z ulicy znaleźć taką osobę, ale czasami wystarczy wejść do jakiejś knajpki, usiąść na kawę, napić się tej kawy, otworzyć się na ludzi, porozmawiać z nimi, zapytać, wiesz, koniec języka za przewodnika. I my, słuchaj, później byliśmy tak, z Karlem na spacerze, za który mu zapłaciliśmy oczywiście, bo był naszym przewodnikiem. Popłynęliśmy z Karlem, jego malutką łódeczką, pomiędzy tymi polami lodowymi, co było dużo fajniejszym doświadczeniem niż płynięcie tym dużym statkiem, no bo byliśmy bliżej. On opowiedział nam o swojej rodzinie. Zaprosił nas do swojej mamy. Wiesz, dowiedzieliśmy się, jak żyje, jak się ich życie zmieniło. Rozmawialiśmy o różnej perspektywie na mięso, na jedzenie mięsa, na przykład takich zwierząt jak wieloryby. No bo oni mają trochę inną tradycję, inne postrzeganie na ten temat niż my. Ale to są zawsze, moim zdaniem, najpiękniejsze doświadczenia, które możemy sobie zafundować. I ja też mam, wiesz, taką zasadę. Oczywiście, wiadomo, w ramach rozsądku i też nie stać mnie na wszystko, ale ja też staram się w ogóle w takich sytuacjach, wiesz, nie negocjować ceny. Ja mam takie poczucie czasami obciachu, że dobra, ja i tak wiem, że mam więcej generalnie od tych ludzi, więc jeżeli w takiej sytuacji mogę się podzielić, a nie czuję, że już ktoś mnie naprawdę chce jakoś oszukać i ja się będę z tym czuła niekomfortowo, to zawsze to robię, że jakby nie kłócę się, mówię, a dobra, dam te $5 więcej. Hanna, to jeszcze jedno pytanie na koniec naszej rozmowy. Swoją drogą przypomniało mi się, jak byłem 8 lat temu w Iranie i akurat tak mi się wtedy ułożyły plany wyjazdowe, Zazdroszczę ci, bo ja nie byłam. Ale słuchaj, dużo korzystałem wtedy z couchsurfingu i rzeczywiście poznałem mnóstwo życzliwych ludzi, zresztą Irańczycy, wyjątkowy naród, niestety bardzo skrzywdzony przez, no ale to już nie ma co o tym mówić teraz. Właśnie, ta polityka, nie? No ale tak to jest. Hanna, jeszcze ostatnie pytanie. To dokąd lecicie z Martyną w tym sezonie? Co możesz zdradzić? Czy nic nie możesz zdradzić? Czekaj, bo już trzy rzeczy chyba zostały zdradzone. Bo byliśmy w Moja koleżanka Ewa była z Martyną, bo my jesteśmy 3 reżyserki w programie. Mhm. Moja koleżanka Ewa była w Stanach Zjednoczonych. Bardzo ciekawy temat, bardzo. Bardzo niesamowita bohaterka. Już ją widziałam na montażu. Ja byłam w Meksyku. Bardzo interesujący temat. Niezbyt pozytywny, ale bardzo interesujący i taki na czasie. I moja druga koleżanka Jowita niedawno wróciła z Gwatemali i no, tam jest torpeda po prostu. Już jak słyszałam opowieści jeszcze jak tam byli na miejscu, to sama zazdrościłam jej, że ona robi ten temat, a nie ja. Także na razie mamy te 3 kierunki, które były. Szykujemy kolejne. Ja już wiem, gdzie polecę, ale nie wiem, kiedy będziesz wypuszczał ten podcast, więc nie wiem, czy mogę powiedzieć. Nie, to nie zdradzaj w takim razie. Dobra, to stawiamy tu kropkę. Tak, ale rzeczywiście co roku się staramy i nie zapominamy też o aspekcie ekologicznym. I wiesz, my sami bardzo pilnujemy, nawet na planie, właśnie jeżeli jest możliwość, tak jak wspominałam wcześniej o tych, wiesz, kubkach, czy żeby tego plastiku nie generować, więc rzeczywiście mamy takie nawet termosiki swoje na wodę z logo Kobiety na krańcu świata, gdzie no, staramy się myśleć o tym, nie tylko w aspekcie tematu, ale też w aspekcie, wiesz, takiego podróżowania. Chociaż bądźmy szczerzy na koniec, tak, nie? Między sobą, jako ludzie, którzy podróżują, że latając samolotem ekologiczni nie jesteśmy. I to trzeba sobie powiedzieć szczerze. Ja zawsze o tym też mówię, że no, staram się jak mogę i rzeczywiście nie kupuję praktycznie nowych ubrań, tylko kupuję rzeczy używane, segreguję śmieci i robię to, co mogę, bo tak jak no wiemy, każda mała rzecz ma znaczenie, no ale wiadomo, duży może więcej, więc największa moc chyba jest w rękach no, ludzi, którzy decydują o dużo większych rzeczach niż to, na co my mamy wpływ. Super. I tu możemy skończyć naszą rozmowę. Hanna Jewsiewicka, reżyserka programu Martyny Wojciechowskiej, jedna z 3 reżyserek Kobieta na krańcu świata. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.